piąty dzień piątego miesiąca, a my zaczynamy piątą kolejkę PGE Ekstraligi. Madsen, Kasprzak, Drabik i Doyle. Jedziemy z tym spotkaniem. Równy start całej czwórki, ale zostanie Doyle. Będzie tam przecinał, a tymczasem na czele dwójka włókniarzy. Doyle już ich rozdzielił i wjechał na drugą pozycję przed Maksyma Drabika. To się tak aj nie skończy, bo może się skończyć bardzo źle. Na szczęście w miarę kontrolowany ten upadek Drabika. Czy on się zbierze, ale już czerwone flagi powędrowały w górę. Mamy wrażenie, że zdążyłby pozbierać się Maksym Drabik, który był ewidentnie sprawcą przerwania tego wyścigu. Tak, tak, rzeczywiście sytuacja wyglądała nieciekawie, jednak opanował całą sprawę Maksym Drabik. Za chwilę zobaczymy przednie koło. Nadziało się na tylne Jasona Doyle'a. Dosyć blisko siebie jechał Maksym Drabik i Jason Doyle. Czekamy na powtórki. Mam wrażenie, że tak śmiało rozpędzał się Drabik w niebieskim na tej prostej i tutaj był za szybki, żeby uciec. Tak, uderzyło tak tylne koło Jasona Doyle'a. Może chwila zawahania, czy zostać w krawężniku, czy jednak i tutaj właśnie trochę delikatnie chciał się wypuścić. Myślał, że dobrze wymierzy, jednak no nie wystarczyło tego miejsca dla motocykla Maksyma Drabika. Już tutaj było od samego wejścia bardzo gorąco i no dobrze, że tylko tak to się skończyło. Tak jest.